Zeszłym razem wkurwiłem pół Polski. Wszyscy mówili, że paskudne przeklinania używałem. Dlatego dzisiaj nie będę tego robił. Dzisiaj będę ładne przekliny używał. Wiecie, pojechałem na wycieczkę, żeby trochę inspiracji dostać. I 15 godzin w samolocie nic nie było do robienia. Nawet widziałem dziwuchy wszędzie w samolocie, to stosunek płciowy nie był pozwolony. No i w Hongkongu jadłem dobre jedzenie, później pojechałem do Szanghaju na inspirację, też jadłem dobre jedzenie, nawet pizzę zjadłem, bo Włosi to nawet tutaj swoje jedzenie mają. I jadłem takie pierożki chińskie. I dużo jedzeniu tutaj w Chinach to trochę, no niepodobne do polskiego, ale i tak Polak to by bardzo to lubiał. I wiecie co? Zrobiłem zupę pół japońską, pół chińską. Najpierw musimy rosół swój robić. Nie wiem, jakie tam gupole kupują rosół taki, jak się mówi, suszony, taki bulion. Co do wody się wkłada. Paskudny jest. I ja będę robił rosół z pieczonego kurczaka. 3 cebule, marchewki, pomidory, troszkę czosnku i wpierdol resztę kurczaka. Wiesz, kiedy robiłeś ten kurczak z piwą w dupie, to zjedz sobie i później resztę tych resztków tylko w łuszczu. Będzie fantastyczne. I grzyby, najpierw pieczarki. I wiem, że dużo Polaków mówi, ale pieczarki są paskudne, ale to nieprawda, bo to są bardzo neutralny smak mają bardzo. I mają dużo umami w środku. Dlatego na to włóż troszkę pieczarków. I później grzyby shiitake. To są grzyby japońskie, co bardzo mają dobry smak. Bardzo silny mają i dobry smak. I do szybkowara, 3 godziny w szybkowaru. Jeżeli nie masz szybkowar, to pomału niech gotuje się rosół tam gdzieś 10 godzin, ale nie włączaj ogień na pełną pizdę. Uważaj, pomału to niech gotuje się, ale w szybkowaru to zawsze lepiej rosół się robi. Po 3 godzin wylewam przez sitko i widzisz, tutaj jest sok taki prawie czarny w środku w grzybach. Wyczyszczę go i do lodówki na 2 godziny albo na noc. I później widzisz tutaj, że tłuszcz tutaj leży i przez sitko wyrzucimy ten tłuszcz i mamy fantastyczny rosół bez soli, bo później włożymy słone rzeczy i dlatego nie chcemy też, żeby rosół był słony, bo będzie za słony. Teraz gotuję trochę makaronów japońskich. Zrobione są, jak po polsku nazywa się, gryka zwyczajna. Zwyczajna. Gryka zwyczajna. Tak, z gryki zwyczajnej. Gotuj gdzieś tam 6 minut i później musimy to wymyć. W zimnej wody, żeby wszystką skrobę wymyć z tych makaronów. Trochę tego rosopu i żółty krem miso. I miso to jest taki krem zrobiony z fasol. To jest fasola fermentowana i fantastycznie dobrze smakuje tam kurwa. Nie, idź kup i nie obchodź się i włóż. Obieram imbir lekarski. Na Wikipedzie pisze, że to nazywa się po polsku imbir lekarski. No i czosnek. Imbir lekarski. Dlaczego lekar? Może drugie słowo jest też. I grzyby. Shiitake i pomału niech to gotuje się. Teraz bierzemy mielone mięso z kurczaka i trochę oleju sesamków. Widzisz, dzisiaj wszystkie polskie słowa zapomniałem. Sos sojowy i ocet balsamiczny. Ja używam ocet balsamiczny. Wiem, że w Chinach i w Japonii nie używają tego, używają z ryżu ocet, ale mi smakuje lepiej balsamikowy. I pierdolnij te kulki do zupy. Bo przepraszam, nie wkur... jak się mówi? Połóż je pomału tam do zupy. I nie mam pojęcia, jak to nazywa się po polsku. Cebula chińska może, ja nie wiem. Tą czerną część włóż do zupy i tą jasną posypamy później. Po gdzieś tam 15-20 minut te frikadelle są gotowe, tych makaronów, trochę tej zupy i tak. Ja pierdolę, jakie to dobre, pitok mi odlatuje prawie. Oj, gdzieś tam
cztery ludzie najedzą się, a jeżeli jeszcze grubasz, to co strasznie dużo musisz jeść, to nażrzesz się chyba pół tego i drugim grubasem drugą część dasz.